Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym filmie przedstawię Wam moją próbę, udaną zresztą, próbę ukorzenienia zamię kulkasa. Jak widać, bulma wytworzyła się bardzo ładna na obydwu z liści, na tym również. O, piękna bulwa. Odchodzą od niej korzenie. Jeszcze z miesiąc, dwa i będę mógł gdzie mi wsadzić. Mój trzeci zamiar kulkas został wsadzony o wiele później, a więc wygląda nieco gorzej, choć jakby się przyjrzeć, też zaczyna wytwarzać bulwę. Tak, siedzi tu również anturium, ale to dlatego, że nie ma absolutnie co z nim zrobić, a taki malutki dostęp do wody sprawia, że nie ma jej za dużo, nie rośnie i nic się z nim nie dzieje, więc niech siedzi generalnie. Tutaj jest mój wcześniej ukorzeniony liść, to jest figa sprężysta, nie pamiętam jak było po łacinie, ficus elastica, zapomniałem. On również został w tym basyniku ukorzeniony, nie puszcza żadnych odrostów, ale to chyba dlatego, że ma po prostu za mało światła. A i jak coś, to białe tutaj, to jest brud, a nie pleśń. Tak. Było tutaj też o wiele więcej roślin. Bardzo, bardzo dużo fig. Wariegata na przykład była. Była też zwykła odmiana. Był też ficus lirata, ale on się nie chciał korzenić. Był też ficus elastica. On się chciał korzenić. Tylko cholera jasna. Raz musiałem wyjechać na 3 dni z domu. Totalnie o tym zapomniałem. Nie wlałem tu wody. To mi wszystko poschło. Więc pamiętajcie, żeby tak nie robić, bo to potem tracicie czas. Ja straciłem 2 miesiące na to wszystko. Jedyne co mi tu przeżyło, to były tylko właśnie te listki. Tego po prostu wsadziłem wcześniej zwyczajnie do ziemi i się ukorzenił, więc no, to trzeba uważać.